Hej, koleżanki, hej koledzy, w kuchni Prepersa witamy dzisiaj. Co my tutaj mamy? Utopańce, czyli kiełbaski, paróweczki, które są zamarynowane. I jak to idzie? One są zamarynowane w wywarze octowym? Gdzie 1 trzecia, 1 czwarta? Tutaj jeden słójczek jest na jednej trzeciej. A tutaj jest 1 czwarta octu spirytusowego, 10% w składzie. Do tego mamy liść laurowy, ziele angielskie, kawałeczki czosnku, tutaj widać. Oraz ja sobie wrzuciłem, bo do, do, do utopańców yy, zawsze jakieś warzywko się wrzuca, paprykę najczęściej. Ja miałem cukinię, bo lubię smak cukinii. Ocetowane i no, są kawałeczki cukinii, po prostu takie wypełnienie. Paróweczki tutaj drobiowe, bardzo wysokiej jakości, duża ilość mięsa. Natomiast tutaj <coughs> serdelki też jakieś wieprzowo-drobiowe, bardzo duży procent mięsa. Uważam, że jak takie przetwory się robi, to tam 1-2 dwa, dwa zł trzeba dopłacić i kupić wędlinę lepszej jakości niż takie najtańsze supermarketowe, nie wiadomo co sama konserwy Prepersa kupujemy. No słuchajcie, im większy procent mięsa, im lepsza jakościowo ta konserwa, no to tym lepiej, tak? Bo takie konserwy, gdzie tam nie wiem, jest 16% mięsa, a reszta nie wiadomo czego, no to one na dłuższą metę ani smaczne nie są, no ani się aż tak dobrze nie trzymają. Według mnie to jest takie moje uczucie prywatne, że jak coś ma większy procent tego mięska, lepiej się sprawuje. Także tutaj, o, tutaj, wariant z serdelkami trochę więcej octu. Chciałem mieć bardziej ostrzejsze, tam już próbowałem. Te, 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 ale teraz otworzymy. Tutaj, degustację zrobimy. I tutaj nie robię cyrków, jakichś kadrów, tak dalej. Specjalnie wam pokazuję realnie z mojej kuchni, jak to wygląda. Ale, ale się zakleszczyło. Ty, ludzie. O, dobrze, ładnie. O. No, za mocno zakręciłem słownik. Dobra, i tu wyciągamy. Co tu mamy, co tu mamy, proszę Państwa? Serdelek, serdelek. Wyciągamy tego serdelka. Gdzie przekroiłem, żeby się bardziej zaktowały. Tu jeszcze trochę ziół prowansalskich dorzuciłem. Dobra, wyciągnijmy serdelkę, jak on wygląda. I wyciągnijmy sobie parówkę jeszcze. Parówkę, proszę bardzo. No. Dobra. Mmm, ale zapach, mmm, mówię Wam, Czoskowy zalewy, sobie. dobra, paróweczka wygląda jak paróweczka, nic tutaj nie ma, nic tutaj, o, yy, trochę ziół nic tutaj nie ma zaskakującego, teraz degustuję, mmm, fajna, bardzo fajnie czosnkiem przeszła, mmm, widzę, że ten wariant zalewy z jedną trzecią i z ziołami, jeszcze dla mnie jest lepszy, dla mnie jest smaczniejszy. Lubię czosnek, fajnie czosnkowo to smakuje. No, rewelacyjnie by to smakowało z pewnym płynem, ale tu z uwagi na moralną czystość kanału, nie żartuję, wiecie o co chodzi. Nie, dzisiaj akurat. Jestem na kontuzji lekkiej. Następnie musiałem wziąć środki przeciwbólowe. Dlatego żadnych innych płynów dzisiaj nie będzie. Taka, taka degustacja powiedzmy dla Was. O i tu jak to wygląda. Ser dalek od środka. No to tylko ser dalek obaska. Próbujemy. Mm. Fajny, fajny zamiast tylko paróweczek robić, bo ludzie których znam to jak to robią to tylko na paróweczkach, jak najbardziej innego typu wędliny, dobrej jakości oczywiście, duży procent mięsa można zrobić w ten sposób. Mm. Zdecydowanie ten walan bardziej ostry trzaskowy mi podchodzi. Mm. No dobra, nie będę Wam całego filmu robił, jak to ja się zachwycam, mlaskami. Mmm, mmm. Kolejny wariant będzie, wiecie na czym? Będzie na ostro bardziej z papryczką, ewentualnie z, z kiełbaską, która już jest sama w sobie robiona na bazie chili, papryczki i tak dalej, żeby to było takie bardziej pikantne, pieprzne. O. Dodam też być może pieprz ziarnisty i tak to będzie się rozwijać ten temat. Dobrze, nie przedłużajmy was tu, nie będę swoimi mmm, po prostu jak mistrz kuchni tutaj jeszcze raz napastował, popatrzmy jak to wygląda, a ten słoiczek to w prezencie pójdzie dla kogoś, o, tak, dobrze, dobrze o, dobrze, wiecie co, jak najbardziej takie małe słoiczki, to jest słoiczek po koncentracie pomidorowym, warto sobie zrobić, bo mm, ja jestem zdania, że jak coś octowego się otworzy, i się trzyma to za długo, to to tak jakoś dla mnie wietrzeje ten ocet w lodówce. No, może moje subiektywne odczucie to jest. Wolę jak takie zastowane rzeczy, takie smakołyki są w mniejszych słoiczkach. I wbrew pozorom tu tak mało tych kiełbasek nie wchodzi. Także kolejne słoiczki czekają na przerobienie. Dobra, utopeńce widzieliście, słyszeliście, jak się zachwycam smakiem. Także polecam sobie je zrobić. Jeszcze raz przypominam. Jedna czwarta w składzie octu zagotowana wywar. Tutaj jedna trzecia w składzie octu na wodę zagotowany wywar. Zalewałem to gorącym wywarem. Kolega umiarkowany Prepers, od którego pochodzi cała dzisiejsza tutaj impreza, cała zabawa utopieńcami, mówił, że bodajże zimnym zalewa. Ja zalewam gorącym. I mocno za, y, słoiczek zamykam, przez to one są y, po prostu tutaj wieczka szczelnie zasane. Zastanawiam się nad pasteryzacją jeszcze do, y, dodatkową tych przetworów. Napiszcie mi, co na ten temat myślicie. Czy by to jeszcze zapasteryzować. Jak to się w Czechach oryginalnie robi. To nie wiem. Tam chyba nikt tego nie pasteryzuje, ale czekam na Wasze sugestie. Hejka, hejka. Pa.